bardzo dobrej kondycji, bardzo energetyczny ten ruch, co jest rzeczą bardzo pożądaną. Bardzo i prosimy o rundę. Stąd też po prostu cenne jest w tej swojej rasie. Jak mówiłem, te konie bardzo dobrze prezentującego się potomstwa już po tym ogierze, zwycięzcy czempionatu. W kłusie również w galopie. Proszę zobaczyć, jak się bardzo dobrze, lekko rusza ten ok. Wydatność tego ruchu bardzo, bardzo duża. I jakby można jeszcze, i poprosimy Lanwestera przed namiot. Też energiczny ruch, bardzo właśnie swobodny, okazały. I teraz widzieliśmy właśnie znak uznania przede wszystkim za typ i za ruch w kłusie. Ruch w wstępie była bardzo wysoka. Dzięki czemu widać właśnie bardzo ładne osadzenie głowy i szyi. Nie powiem, że miejscem jest deprymowany, niemniej jednak nawet właśnie galopując, o! Ogier Feniks, rasa kutwalicka. We wszystkich chodach konie te naprawdę służą. Właśnie też taki właśnie, jeśli chodzi o przedstawiciela. Jest to ten charakter, który sam prezentuje i również jego potomstwo, ten wspaniały charakter ma, to tutaj w kusie również właśnie służy. Zobaczcie Państwo, swobodę też ruchu. Ogier naprawdę znakomicie się prezentuje. Nie po... Jako 22-letni prawie ogier, bardzo dobrze prezentujący się, w znakomitej formie. I co ważne, to umaszczenie jest zachowane w tej ciemniejszej odmianie, nawet jeszcze ciemniejszej.